W dzisiejszym wydaniu magazynu Wpisz się w Eko reporterzy naszego programu będą towarzyszyć uczestnikom 7. Krajowego Zjazdu Grup Martelskich organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundację Bieszczadzką. Krajowy Zjazd Grup Partnerskich odbywa się w Arłamowie, jest dorocznym wydarzeniem, na którym spotykają się przedstawiciele wszystkich polskich grup partnerskich, czyli grup tworzonych przez partnerów reprezentujących 3 sektory, którzy razem działają lokalnie na rzecz zrównoważonego rozwoju swoich regionów. Grupy partnerskie to trójsektorowe porozumienia, czyli struktury tworzone przez organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i firmy, które zajmują się rozwiązywaniem lokalnych problemów. Krajowa sieć jest taką właśnie platformą wymiany wiedzy, informacji, energii, bo to są też ludzie, którzy są bardzo aktywni, chcą działać, to są liderzy i też często potrzebują takiego zastrzyku entuzjazmu, który z sieci w znacznym stopniu czerpią. Czyli sieć też taką rolę spełnia. Czyli to jest, tu się gromadzi wiedza, tu się gromadzą informacje. Poprzez sieć też poszukujemy nowych pomysłów, nowych programów, nowych sposobów działania. Czyli jesteśmy otwarci i staramy się być jak najbardziej innowacyjni. Co roku organizujemy zjazd. Zjazd jest celebrowaniem sukcesów każdego roku. Ten zjazd jest szczególny, bo obchodzimy 5-lecie. Sieć została zawiązana w 2005 roku, więc to też była okazja do tego, żeby podsumować nie tylko rok 2009, ale też żeby przyjrzeć się temu, co udało nam się zrobić, osiągnąć przez te 5 lat i też jak możemy działać dalej. No po to, żeby wspierać grupy, bo sieć nie działa sama dla siebie, tylko ma wspierać działalność tych struktur lokalnych. W 2000 roku region wyglądał zupełnie inaczej. Brak było takiej lokalnej współpracy, współdziałania. Ludzie nie komunikowali się ze sobą. Istniało wiele inicjatyw, które gubiliśmy gdzieś w regionie po drodze. No i zaistniała taka konieczność, żeby po prostu te działania zintegrować i wprząc w jakąś jedną, szerszą wizję rozwoju. I po 10 latach trzeba stwierdzić, że się to udało. Bieszczady są takim szczególnym regionem w Polsce. Jest to obszar objęty wszelkimi formami ochrony przyrody. Mamy tutaj Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, Park Narodowy, wiele rezerwatów, parki krajobrazowe. I tak prawdę powiedziawszy, jest to taki obszar bardzo predysponowany do rozwoju, uprawiania turystyki przyjaznej środowisku, turystyki przyrodniczej. I idea była właśnie taka, żeby wykorzystać jako koło zamachowe rozwoju biorezerwat, wokół niego stworzyć przyjazne otoczenie turystyczne, wyeksponować pewne walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne i na kanwie po prostu tego stworzyć ciekawy, unikalny produkt turystyczny i tym grupa partnerska się między innymi zajmuje. W tym roku dostałam szczególne wyróżnienie. Przyznano mi nagrodę animatora roku 2009 w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Grup Partnerskich. To była jedna z kategorii. To jest nagroda, która nie jest przyznawana, przynajmniej w moim odczuciu, za jeden rok działalności, bo to, co robimy, nie da się tego przełożyć tylko na jeden rok. To jest ciężka praca i to jest nagroda za całokształt tego, co się do tej pory zrobiło, działając w grupach partnerskich i ze społecznością lokalną. Grupa funkcjonuje od 2004 roku, ale te pierwsze inicjatywy pojawiły się dużo wcześniej. Tylko potrzebny był ktoś z zewnątrz, bo w przypadku Wrzosowej Krainy tak się zadziało, że pojawił się animator z zewnątrz, Krzysiek Szóstka z Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja.
z Ireną Krukowską-Szopą, z kilkoma jeszcze innymi osobami i w pewnym momencie udało się to zebrać w całość. Zielone szlaki Greenways to wielofunkcyjne korytarze dla niezmotoryzowanych użytkowników. To takie ekotrasy, na które zapraszamy rowerzystów, pieszych, ludzi, którzy podróżują konno. Można też czasami rolkami jeździć po naszych szlakach, czy też kajakiem, bo też są to szlaki wodne. I idea tych szlaków to łączenie inicjatyw, to łączenie ludzi na tych szlakach, ludzi, którzy pracują dla swoich lokalnych społeczności, ludzi, którzy odkrywają swoje dziedzictwo, którzy kreują właśnie taki produkt turystyczny, taki produkt całkiem inny od turystyki masowej. W Polsce realizujemy program Zielonych Szlaków Fundacji Partnerstwo dla Środowiska już od kilku lat. Działamy w takim programie CEG, czyli Central and Eastern European Greenways. Chodzi tu o powiązanie 6 krajów, czyli nie tylko Polski, ale i Słowacji, Republiki Czeskiej, Węgier, Bułgarii i Rumunii, w których to krajach w ramach tego CEG realizujemy nasze greenwaysy. Dla nas bardzo ważne jest, żeby obiekty będące na zielonych szlakach były eko, bo jest coraz więcej takich turystów właśnie świadomych, którzy chcą odpowiedzialnie podróżować. Taką formę turystyki promujemy, dlatego świadomi gestorzy bazy turystycznej na naszych szlakach wiedzą, że taki certyfikat jest bardzo ważny. I na koniec po raz kolejny apelujemy, wpisz się w eko, a więc nawiąż współpracę z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.